Upalną wakacyjną niedzielę 14 lipca w Skoczowie na Górnym Borze odbyła się pierwsza skoczowska bitwa wodna. Tak celebrowali wakacje młodsi i starsi. Miejsce myślę, że dobre i dzisiaj w tym miejscu udało się zorganizować pierwszą wodną bitwę. Tak jest, pierwsza wodna skoczowska bitwa polegająca na tym, że robimy dwie drużyny, mamy ponad 1000 balonów napełnionych wodą i na, można powiedzieć, odliczanie startujemy i każdy bierze balon i bije drugą osobę, kolejną. No to dla dzieciaków frajda, ale myślę, że też dorośli też skorzystają. No, mam nadzieję. Że też się włączą do zabawy. Co oprócz tej wodnej bitwy, bo tu też jeszcze inna atrakcja tak, dla mamy dzieci. Teraz atrakcję, to mamy teraz festiwal baniek mydlanych przez firmę Raz, Dwa, Trzy Estera Patrzy. Dzieciaki próbują zrobić największą bańkę mydlaną, jaką się uda oczywiście zrobić. Później mamy też dinozaura, który będzie lał wodą, dmuchany, więc też jest to kolejna atrakcja. No i dmuchanie jest oczywiście, jak na każdej imprezie, musi być. Musi być. No właśnie, wy organizujecie wiele imprez właśnie w tym miejscu, to w takim razie co jeszcze przed nami? Przed nami na pewno tak. Jeszcze na pewno dzisiaj piana party, które to jest takim głównym naszym celem i taką atrakcją naszej firmy, ale też mamy ekspozycję kolorów, czyli bitwa proszkami, też będzie kolorowa piana, też nowość przez armatkę. Mamy też Dzień Pupila, to będzie około wrzesień, myślę, wrzesień, październik, zależy jaka będzie pogoda, żeby nie było za ciepło, bo te zwierzaki nie chcą takiej pogody i się męczą. Czyli co, zapraszamy tutaj na Górny Bór, tak? Zapraszamy na Górny Bór.